Naszym zdaniem przedsiębiorców są rozwiązania, które również spowodują, że wyeliminowane zostaną firmy skrzynki, no bynajmniej ich działalność zostanie ograniczona. W pewnym sensie jest pewien wprowadzony porządek i pewien ład. Mamy nadzieję, że będzie łatwiej nam interpretować niektóre zapisy. Oczywiście zobaczymy, jakie będzie to miało przełożenie i jak to będzie wyglądało po implementacji. Natomiast no, pewne ograniczenia były potrzebne, ale nie drastyczne ograniczenia, które ograniczyłyby delegowanie.